Po prostu kocham i uwielbiam. Jeżeli ktoś będzie miał do mnie coś, to ja się już teraz nie będę pierdzielić. Ja was już tylko czosnkiem. Hej, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym dniu. Tak, jestem odstrzelona, znaczy odstrzelona, Boże, nie jestem odstrzelona. To jest zwykły, najzwyklejszy makijaż, po prostu taki jak robi każdy z nas i usta pomalowane i wygląda, jakby nie wiadomo co się zadziało na tej twarzy i kiecka, bo nagrywałam wam fragment filmu, który był wczoraj we vlogu i tam mogliście zobaczyć, jak wygląda lot biznes klasą. Co o tym sądzę i czy warto w ogóle się tym zainteresować, więc jeżeli ktoś chętny, to zapraszam was do oglądania. Dzięki temu, słuchajcie, fragmentowi filmu mamy dzisiejszego vloga w troszeczkę ładniejszej scenerii, no jakoś tak. I słuchajcie, to co sobie zrobiłam kilka dni temu, no to ogólnie to już syfa nie mam, tylko mam tak ogromnego strupa, tak się, słuchajcie, nie wiem co mi w ogóle strzeliło w potylicę. Kto mnie klepnął za mocno, w co się uderzyłam, gdzie upadłam, nie wiem, nie pamiętam, ale tak się zawzięłam, że po prostu syfa nie ma, ale mam takiego strupa, że załatwiłam się na przynajmniej 2 tygodnie. No i Dawid się śmiał, że wyglądam, jakbym miała tutaj kleszcza, albo gdybym miała w rzeczywistości tutaj pieprzyka, to by wyglądała jak idź stąd i nie wracaj. Ja stwierdzam, że po prostu zawsze tak wyglądam, więc... No właśnie. Ja i mój kleszcz. Z tyłu słyszycie obiad i zaraz wam powiem, jaka jest kombinacja alpejska dosłownie dzisiaj na obiad. Bo jeżeli chodzi o jedzenie, słuchajcie, to u mnie w ciągu dnia musi wjechać wszystko. Dosłownie musi wjechać wszystko. Śniadanie jest na razie takie samo. Są płateczki, nadal są owoce. I w tych owocach muszą być koniecznie banan, truskawka, tak wiem jakie są teraz truskawki i w ogóle, maliny, borówki. I do tego musi być, słuchajcie, porządna łyżka masła orzechowego i to musi być tak oblane. To już jest chyba ponad tydzień, więc wjeżdżają jakieś owoce, coś. Później, słuchajcie, w ciągu dnia musi wjechać coś słodkiego, tak? Cokolwiek. Dawid akurat ten blok czekoladowy zrobił i po prostu chociaż łyżkę dziennie muszę zjeść, bo musi wjechać coś słodkiego. Musi wjechać, słuchajcie, coś ostrego. Musi wjechać coś kwaśnego. W tym przypadku za chwilę zobaczycie, co jest na obiad właśnie kwaśne. I wieczorem szczególnie właśnie mam ochotę na jakieś mięso na kolację. Także ogólnie u mnie w ciągu dnia musi wjechać wszystko. Słodkie, kwaśne, mięso, ciasto i tak dalej. U mnie wjeżdża wszystko. Dzisiejszy obiad, no to właśnie macie przykład. Jedna z kombinacji alpejskich. Pomidor, ja mam pomarańczowy, dlatego to tak wygląda. Jak widzicie, cebula. I miło by było, gdyby tu były, akurat są 2 łyżki jogurtu naturalnego, ale gdyby były 2 łyżki śmietany, możecie zauważyć takie ciemniuśkie kropki. Ja zawsze, od zawsze uwielbiałam to jeść z dużą ilością pieprzu i tak mam do tej pory. Więc po prostu taka kombinacja sól, pieprz, jogurt naturalny zamiast śmietany, bo nie mam, cebula i pomidor i do tego, słuchajcie, frytki, tak, dobrze widzicie, frytki. Znowu wjeżdżają frytki i te są takie grubsze z Lidla i powiem wam szczerze, że oczywiście według mnie one są takie sobie, więcej ich nie kupię, także te frytki są akurat takie se, więc już wyjąłam sobie talerzyk i do tego pójdzie ketchup ostry, tak. Dobrze słyszycie, ostry. Mirusiu, co tu się stało? A jakie nóżki złączone, zobaczcie. No ty mój Mir, śpisz? Śpisz, ale łebkiem kręci. Mówi, co ona wygaduje. I słuchajcie, zobaczcie, jak na weselu. Roztegowało mi się ryż na podłogę i jeszcze uflejałam czymś w podłogę. Zobaczcie, jakie plamy. Zobaczcie, wszędzie jest ten ryż, wszędzie. Uwaga, następuje wąchanie. Jezu, jakie to jest wielkie. Matko, to jest więcej niż do pasa. Ja mam tu cycki prawie. Jaki ten karton jest wielki. Pokazuję go wam z tej strony, ale tu też widać. To jest wanienka z firmy Chico, Kiko, czy jak to tam się mówi w końcu, już nie wiem. To jest wanienka z przewijakiem. Na taką się zdecydowałam i jak widzicie jest wąchanie. Także pierwsza rzecz oprócz leniwca, bo kupiliśmy tego leniwca szumisia, więc to jest druga rzecz w sumie, którą kupiliśmy. Aby już mieć, bo nie mogłam wytrzymać i to jest jedna z rzeczy, którą zdecydowałam się, że kupię. Moi drodzy, przywędrowaliśmy sobie tutaj, dlatego że wanienka została złożona. I nie pokażę wam jej. Dlaczego? Już mówię. Po pierwsze jeszcze chcę powiedzieć, że to jest po prostu wanienka z firmy
Chico już, nie wiem, no powiedzcie mi, jak to się w końcu pisze, czy Chico, Srico, Kiko, czy jak to tam, ale chyba Chico, nie? I po prostu jak wpiszecie sobie w Google wanienka Chico z przewijakiem, ja wszystkich rzeczy, zawsze wam powtarzam, wszystkie rzeczy, jakie mnie interesują, jakie znajdę, szukam w ten sam sposób. I wszystkie rzeczy, które szukam dla dziecka, szukam w ten sam sposób. Google. Po prostu Google, wpisuję daną rzecz, jeżeli znajdę coś mnie interesuje konkretnego, to po prostu wyszukuję sobie najlepszych ofert, obserwuję dane strony, czy nie ma jakichś promocji, szukam właśnie wśród youtuberów, gdzie wiem, że niektórzy mają jakieś kody zniżkowe na dane rzeczy, także z tego korzystam. Także tak znalazłam swoją wanienkę i nie pokażę wam jej ze względu na to, jaki ona ma kolor. I mimo iż na tej stronie są chyba 3 kolory? Nie, nawet 4, słuchajcie, jest niebieski, szary, szary chyba ciemny, szary jasny i miętowy. I stricte przeznaczony dla chłopca jest kolor niebieski, a reszta moim zdaniem, jasny, szary, ciemny, szary i ten miętowy, jest i dla dziewczynki, i dla chłopca. I nie będę wam pokazywała koloru, ze względu na to, słuchajcie, że nawet jeżeli moja wanienka ma któryś z 3 kolorów, który jest moim zdaniem i dla chłopca, i dla dziewczynki, to znajdą się tacy, którzy powiedzą, że nie, to jest na pewno dla chłopca, albo nie, to jest na pewno dla dziewczynki, na pewno. To nie jest neutralny kolor, to jest na pewno dla chłopca, to jest na pewno dla dziewczynki. I tutaj muszę wstawić jeszcze jeden fragment, tak? To, co powtarzam od samego początku, najważniejsze, żeby dziecko było zdrowe, ale ja wychodzę z założenia, że po prostu żyjemy w takim czasie, że możemy wiedzieć, kto siedzi u nas w brzuchu, co jest niesamowite. Kiedyś nie było takich sprzętów, aparatów i kobiety do samego końca nie wiedziały, kogo będą miały. I z drugiej strony to jest i fajne, i niefajne. I jeszcze jedno, że mamy teraz taki ogromny wybór wszystkiego. Wszystkiego. Za naszych czasów... nie było tego wszystkiego. Za czasów naszych rodziców to już w ogóle pielucha na głowę i to była zabawka. I nie było takich rzeczy, jak teraz jest, więc i ja bardzo się cieszę, że jeżeli chodzi o macierzyństwo, to żyję w takim okresie, w tym wieku i w tych latach, bo no naprawdę, no jest mnóstwo możliwości, słuchajcie, mnóstwo. Ja wam powiedziałam, że powiem wam w 100% ogólnie na następnej wizycie za 4 tygodnie, jak będę u lekarza, kto siedzi u mnie pod serduchem. I słuchajcie, mówiłam wam ostatnio właśnie w tym filmie z tytułem właśnie Kto siedzi u nas w brzuchu? Znaczy nie, tytuł był inny, no, ale chodziło o płeć dziecka. I słuchajcie, jest tylu ekspertów, po prostu, że mi się chce śmiać osobiście. Naprawdę, mi się chce bardzo śmiać. Jest w ludziach tyle 100% pewności, że nie macie pojęcia. I absolutnie większość, praktycznie większość z tych komentarzy jest normalna i nie to, że ja się z was nabijam w sposób jakiś ironiczny czy coś, tylko musi wam dojść do głowy, że na przykład opisywanie, że ja patrząc na ciebie, to co jesz, to co tamto, widzę siebie w mojej ciąży, na pewno to albo tamto, jestem mamą 3 dzieci, wiem to. Wiem to, to będzie to albo tamto. Nie, słuchajcie, nie! Pamiętajcie, że każda ciąża jest inna i ja tu cytuję nawet normalne komentarze i pewność ludzka w niektórych komentarzach, no mnie po prostu rozkłada, mnie. I nie powiem wam, czy więcej ludzi celuje, czy więcej ludzi nie celuje, po prostu no jest tak, że 50% zgadło, 50% nie. No i tyle, więc uwierzcie mi z ręką na sercu, że ja nie chcę później wysłuchiwać w komentarzach, że na pewno ten kolor to jest dlatego albo dlatego, a nie tak jak ja mówię, że na przykład jest neutralny, czy może on jest całkowicie niebieski, to jest wiadomo, czy taki, czy sraki, nie, no po prostu nie. Uwierzcie mi, że ja widząc ekspertów internetowych nie pokażę wam tej wanienki. Teraz też wam wstawię taki wkład do wanienki, który kupiłam i też go wam nie pokażę ze względu na to, że tam są chyba 3 czy 4 kolory do wyboru i nawet wstawię wam tutaj wszystkie naraz, żeby nie było, że akurat celowo wybrałam z grafiki taki, a nie ten, bo może to by coś oznaczało? Nie. I mogę wam powiedzieć, że jeżeli zastanawiacie się nad tą wanienką, to ta wkładka, ten taki a la fotelik idealnie pasuje do tej wanienki. Także jeżeli ktoś by się zastanawiał, to idealnie pasuje. Jeszcze chcę zamówić taki zwykły leżaczek, taki materiałowy. Takie coś tanie, co jest. Też wam wstawię tutaj zdjęcie. Neutralnego koloru albo każdego, jakiego znajdę.
I to też jest właśnie takie coś. I czy to jest za dużo, czy to będzie mi potrzebne, też tego nie wiem. Ale słuchajcie, to jest moje pierwsze dziecko i może to się u mnie sprawdzi, może nie sprawdzi się ani jeden leżaczek, ani drugi leżaczek. Tego też nie wiem. Ale mając, słuchajcie, wybór taki, a nie inny, chcę po prostu, mam możliwość i chcę takie rzeczy mieć. Czy obawiam się na przykład kąpieli mojego dziecka, pierwszej kąpieli? Tak, ale nie mam jakiegoś takiego strachu w sobie. Ja jestem dosyć dziwną osobą, ja wam chyba wam nigdy tego nie mówiłam, że ja na przykład nie boję się porodu. Ja się nie boję porodu i moim marzeniem od zawsze było urodzić naturalnie. W sensie, że może nie tyle naturalnie, żeby z żadnych środków czy czegoś. I to jest też kwestia nie do poruszania tutaj, bo ja tego nie poruszam, każdy robi jak uważa. Po prostu drogą naturalną, nie przez cesarskie cięcie. Oczywiście, no jeżeli przyjdzie taka sytuacja i będę do tego zmuszona, to jak najbardziej, okej. Okay. Tylko po prostu mówię, jakie jest moje podejście. I ja się porodu nie boję absolutnie wcale, naprawdę. Ja się nigdy, ja nawet teraz, jak już wiem, że jestem w ciąży i czeka mnie to, ja się tego nie boję. Wiecie dlaczego? Ja wiem, znaczy ja wiem, no. Wszystkie to wiemy, że to jest najwspanialsze, co możemy w życiu zrobić, tak? Najwspanialszy ból, jaki możemy przeżyć. Ja wiem, że to jest dziwne. Ale ja sobie tak to tłumaczę, że to jest najwspanialszy ból, jaki może mnie spotkać. No wiecie, o co chodzi, nie? Ja wiem, że ból nie może być wspaniały, ale to jest jeden z najwspanialszych bólów, które musimy znieść, dzięki czemu przychodzi istota na świat. Także no, ja tak do tego wszystkiego podchodzę i dobra, wiem, może przy pierwszym prawdziwym skurczu będę skomlała jak jamniczek tam, ale nie, ja podchodzę tak do tego naprawdę, ja się w ogóle nie boję porodu, naprawdę, nie boję się. Nie myślę o żadnych komplikacjach, o niczym, tak, wszystko się może zdarzyć, ja wiem. Tak samo płeć dziecka może się zmienić, na następnej wizycie być może dowiem się, że jest to samo, co pani mówiła na pierwszej, a okaże się na przykład za kolejna następna, że się okazuje, że jest niespodzianka, jest coś innego. Tak, też to wiem, ale jeżeli chodzi o poród, to nie tego. I jeżeli byście mnie pytali o tą wanienkę, to powiem wam tak, masywna, solidna, no gabarytowo, no to powiem wam, że to już jest kwestia waszej łazienki. Ja mam dużą łazienkę, bez problemu weszłoby mi kilka takich wanienek, więc to już jest kwestia indywidualna. Tak samo jeżeli właśnie chodzi o tą kąpiel pierwszą dziecka czy tak dalej, czy mam jakieś obawy? No tak, no to nie jest tak, że nie, ale ja podchodzę do tego wszystkiego po prostu, jak człowiek musi coś zrobić, to musi, po prostu i tyle. Musisz coś wziąć, zrobić i tak samo, słuchajcie, było z wieloma innymi rzeczami, no nie wiem, no co pierwsze mogę wam powiedzieć, że na przykład, o, jak zdałam prawo jazdy, mimo iż ja bardzo szybko załapałam jazdę samochodem, do tej pory ją kocham i uwielbiam, co wiecie, prawo jazdy już będę miała 12 rok teraz i słuchajcie, było to tak, że ja się niemiłosiernie, tak, ja się niemiłosiernie bałam po prostu wsiąść w samochód i jeździć sama. Ale powiedziałam sobie, słuchajcie, że jeżeli ja nie wsiądę sama, to nikt za mnie tego nie zrobi, nikt mi tyłka nie będzie woził, bo nie miałam takich możliwości i po prostu muszę wsiąść i sama jechać tym samochodem. Gdzie wtedy już, jak zdawałam prawo jazdy, już byłam z Dawidem, już byliśmy ze sobą 2 lata i to było tak, że no Dawid mieszka od Konina 50 km i wiedziałam, że jeżeli ja też nie wsiądę, to ten samochód mnie sam tam nie zaprowadzi. Tak, więc po prostu musiałam od razu pokonywać takie duże kilometry, bo wiedziałam, że zdałam po to, żeby właśnie było nam też łatwiej, żebym ja też mogła dojeżdżać. Wiedziałam, że jak ja nie wsiądę, to ja tego nie zrobię, to nikt za mnie tego nie zrobi. Tak samo jest z kąpaniem dziecka, tak, oczywiście. Jeżeli pomoże mama, babcia czy ktoś tam i tak dalej, fajnie, okej, ale wychodzę z założenia, że po prostu one potem też odejdą. W sensie, no, że nie będą mieszkały z nami cały czas i trzeba funkcjonować normalnie samemu, tak, więc nie jestem odważna na każdej płaszczyźnie w jakiś sposób, ale po prostu wychodzę z założenia, że jeżeli trzeba pokonać jakiś lęk, trzeba coś zrobić, to trzeba. Taka jestem, takie mam podejście do życia i no po prostu. Włosy mi urosły niesamowicie i mówiłam wam ostatnio, że chciałabym je troszeczkę przykrócić, ale na to wszystko przyjdzie czas. I co jeszcze chciałam wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o jakieś produkty, które będę kupowała dla dziecka, nawet jeżeli już będę wiedziała, czy to jest chłopiec, czy dziewczynka, to jakby to zrobić? Ja ogólnie teraz bardzo, ale to bardzo lubię oglądać 2 rodzaje filmów. Pierwszy to jest tak zwany, można powiedzieć, w sumie wyprawka dla dziecka, czyli wszystko, co mama kupiła, i później lubię oglądać do tego drugi film,
który brzmi: co sprawdziło się na przykład i przeważnie w 3 pierwszych miesiącach życia dziecka. I właśnie wtedy analizuję każdego stan mieszkania, jaki ma, czy mieszka w bloku, czy mieszka w domu, czy ja mogę sobie na to pozwolić, czy mi to ułatwi życie. A wiecie, to już mówiliśmy, czy dane elementy będą się sprawdzały dla dziecka, no to też może być tak, że jedno dziecko lubi to, drugie tamto i za Chiny ludowe po prostu dana rzecz się u niego nie sprawdzi. Wiecie, o co chodzi, nie? Na to już nie mamy wpływu. Ale analizuję wszystko, co mamy mówią wtedy i rzeczywiście dużo zapisuję, dużo skreślam i takie filmy lubię. I w sumie no to no film po 3 miesiącach, no to nagram po 3 miesiącach, a jeżeli chodzi o filmik taki z rzeczami, no to nagram go pod koniec ciąży, po prostu wszystko zbiorę do kupy i zobaczę, ile tego będzie, czy nagram po prostu 2 materiały i każdy, kto będzie miał po prostu ochotę, to będzie go mógł sobie obejrzeć. I w sumie powiem wam jeszcze jedno, że ja w tym momencie się z wami żegnam, ale to nie jest koniec vloga, absolutnie. Po prostu dzisiejszego vloga połączę z vlogiem jutrzejszym. Dzisiaj mam poniedziałek, a jutro mamy wtorek, dlatego że w poniedziałek poleciał filmik z biznes klasą. Więc vlog z dnia jutrzejszego połączę z dzisiejszym, więc widzimy się za chwilę, ale już w kolejnym dniu. Tak, dobrze widzicie, moi drodzy. Tak, nawet jak zamkniecie oczy, przetrzecie palcami, nie wiadomo co jeszcze. Tak, dobrze widzicie, napis mocz. Tak, tu widzicie kosz i tak dalej, chodzi mi o lustro i o te leginsy z Lidla. To jest, słuchajcie, żenada roku, po prostu żenada roku, ale no nie mogę oddać i nie mogę w niczym innym wyjść, bo w tej chwili niczego innego nie mam, bo nie mogę się po prostu w nic dopiąć tutaj. I te spodnie to samo, słuchajcie, no elastan, tam musi być elastan, bo to tak zjeżdża z tyłka, że to jest tragedia jakaś. No nie wypał, nie wypał. No jestem, moi drodzy, widzicie, jak jarzy słońce. Masakra, chyba sobie włosa przytrzasnąłem, jakiego ci mam kitulca takiego. I powiem tak, no tych spodni i tego wszystkiego już oddać nie mogę. Ale zobaczcie, jakie to jest dziwne, nie? Do przymierzenia, do założenia w domu wszystko ok, a wychodzicie na ulicę i po prostu no wszystko jedzie, wszystko przeźroczyste, wszystko no straszne, no. I nie mówię, że wszystkie, bo na przykład tych droższych leginsów, które były chyba tylko droższe o 10 zł w efekcie, no to nie było po prostu dostępnych na stronie, więc no nie, no dla mnie te rzeczy troszeczkę mijają się tutaj z celem. I odzywam się do was właśnie teraz, bo chodzi mi o ten mocz. Słuchajcie, wczoraj miałam już jechać zrobić mocz, badanie po prostu ogólne moczu i położyłam sobie, wiecie co, zapakowałam sobie pojemnik, położyłam go sobie tak, że jak usiądę, wiecie co, na srocz, to że on mi oczy wybije, nie? Nie, wczoraj po prostu, wiecie, rano wstałam, siedzę, robię i patrzę na niego, nic, żadnego impulsu, nic. No, ja mówię, no fajnie. Więc dzisiaj sobie napisałam taką wielką kartkę mocz i pomogło, słuchajcie. I zawsze jak wsiadam do samochodu, to znaczy ja robię to bardzo rzadko, bo ja ostatni raz to byłam u lekarza z tym i weszłam do sklepu, to słuchajcie, jak wsiadam do samochodu, to nie zakładam maseczki od razu, tylko od razu przed samym wyjściem już wtedy jestem cały czas w tej maseczce i w tych rękawiczkach. I co jeszcze chciałam powiedzieć, tych płynów cały czas tutaj mam uhuhuhu i uhuhu. I jeszcze chciałam powiedzieć jedno i zapomniałam. Już wiem. Zapomniałam, żeby ust nie malować. No bo zaraz muszę to zmyć, no bo jak wytrę w maseczkę. Aj, też tak macie? Znaczy, no ja mówię, ja... Boże, jak znowu zobaczę dzisiaj ludzi, to piąteczki. Wiem, nie można, wiem. Jest tak gorąco. Jest godzina, wiecie, 11, za 4 dokładnie. Jest 26 stopni. Hello! No i korzystając z okazji, weszłam tylko do Lidla po dosłownie parę rzeczy. I w sumie żałuję, że wzięłam tylko 2 tofu, bo będę robiła to tofu z tym orzechem, takie, które było kiedyś w marynata orzechowa na ostro z siraczą. Wrzucę wam link w informacji pod filmem, jak zrobię, to wam pokażę i wtedy zatrybicie, o co mi chodziło, nie? Więc teraz bardzo szybkie zakupy, szybkie, naprawdę szybkie. Turkawki i były do wyboru polskie. Ale nie było ani jednego opakowania, że ja mam taką ochotę, no to nie było wyjścia po prostu. Wzięłam, słuchajcie, winogronka, papryczki chili to chyba wszystkie, bo wzięłam je tak luzem. Kasza manna, która będzie nam potrzebna do tego ciasta, co wam mówiłam. Do tej sarletki szypanej. Szypanej. No, więc na dniach się to pojawi. Wzięłam pieczarki, 2 razy tofu, chleb. Nie wiem, już jest jakiś taki. No ale dobra, jakoś zjemy. Jabłka, banan,
szałata, halloumi i żel pod prysznic Bambino. I nie dlatego, że jestem w ciąży, tylko ja w ogóle lubię takie żele dla dzieci pod prysznic. Fajne są, naprawdę. Fajnie nawilżałem ciałko. I zobaczcie, jakie śliczne! Za 18 zł były trzy ściereczki kuchenne. Ananaszki, żółciutka i paszeczki. I ostatnio, jak byłam w Lidlu, to kupiłam za 12 czy 13 zł zestaw dwóch, takich fajnych miętowych. I po prostu teraz dokupiłam sobie takie trzy. Wiecie co, ostatnio mi się dużo ścierek już zużyło, wiecie, zeszmaciło. Kolory się nie chcą doparć. No nie wyglądają ładnie estetycznie. Nie wyrzucam ich jeszcze, ale po prostu mam 5 nowych ściereczek. Tu 3 i tamte dwie ostatnie, których wam nie pokazywałam. A tutaj z ogródka wzięłam pietruszkę, zaraz już sobie zamrożę. I słuchajcie, lubczyk. Tak, lubczyk też już jest. Ale Dawid będzie się zabierał, słuchajcie, za zielnik. Tak, dobrze słyszycie, za zielnik. Pasażer na gapę. No, pani wychodzi. Psik, psik. Jaszczurka. Nie wiem, czy było widać tą jaszczurkę, czy nie, ale jeżeli nie, no to puszczę ten fragment, bo nagrywam ten fragment, to nie będziecie wiedzieli, o co chodzi. Po prostu karton z paczką był przed drzwiami, wciągłam go do domu i jednocześnie weszła mi taka mała jaszczurka. I nie, ja się nie boję jaszczurek, ja się boję tylko i wyłącznie pająków, nie boję się myszek, szczurów, jaszczurek, nie. Po prostu boję się tylko i wyłącznie, słuchajcie, pająków i to panicznie. A Dawid pozamawiał pewne rzeczy, już wam pokazuję, zaraz wam powiem, o co chodzi z tą paczką. I pokażę wam, jak ładnie Dawid uciął falbanę w domku dla kotów. Ładnie, nie? I powiedział, że jest z siebie dumny. Rozumiecie? On jest z siebie dumny z tego, co zrobił. No i to jest ta Havira, słuchajcie, którą widzieliście ostatnio. I pomalowaliśmy te... śrubki, nie wiem, jak to się nazywa. I słuchajcie, tu była takie drzwiczki, nie? W tym domku. No i stwierdziliśmy, że chcemy to uciąć, ale w momencie, gdy już dach jest zamontowany. Rozumiecie? Wtedy stwierdziliśmy, że to jest niepotrzebne. I Dawid stwierdził, że on to utnie. I zobaczcie. Zobaczcie. On jest z siebie dumny, nie? Rozumiecie to? On jest z siebie dumny, więc zaraz wezmę i to po prostu wyrównam lepiej. Także domek jest zrobiony, a jeżeli chodzi o wolierę, tą klatkę całą, no to będzie dopiero wtedy, jak Dawida kolega tam znajomy jego da znać, ale są terminy, no i ten wirus i tak dalej, więc myślę, że jeszcze z 2-3 tygodnie będziemy musieli niestety poczekać. A tutaj koty tropiące, tradycyjnie, jest karton, trzeba obwąchać, czy nie ma narkotyków i innych spraw, także no, otwieram, już wam mówię, co tam jest. Tu jest ogólnie jedzenie, tak zobaczcie, jak pomidory zapakowane pojedynczo. Nie wiem, czy to też jest pomidor, nie wiem. Seler leciowy zamawiał? Tu są ziemniaki, słuchajcie. Tam jest drugi worek ziemniaków i worek cebuli. Zaraz wam powiem, co tutaj jeszcze jest. Z rzeczy, których nie zobaczycie tutaj, to jest, słuchajcie, troszkę ziemniaków, dwa woreczki i worek cebuli. Krótka historia tego wszystkiego jest taka, że... Zaraz wam pokażę, co tutaj jest, że Dawid będzie zabierał się za zielnik, taki na dworze. To nie jest nic nie wiadomo jakiego, tylko po prostu on planuje sobie zbić dechy ładnie, wyłożyć to podłożem, przekopać to wszystko, wiecie, i taki fajny zielnik sobie zrobić, tylko na takie zioła, pietruszka, koper, bazylia, takie, które my używamy po prostu, nie? I stwierdził, że wszedł na Allegro po prostu. I zaczął szukać, bo stwierdziliśmy, że chcemy mieć ze świeżych ziółek liść laurowy oraz majeranek. I już od razu wam pokażę. Właśnie u tego Allegrowicza mamy majeranek. Jezu, wiecie, że ja chyba pierwszy raz widzę świeży majeranek? Widziałam już różne zioła, ale to jest właśnie majeranek, a to jest właśnie liść laurowy, który no może nie jest jakoś specjalny, żyje, ale mamy świeży liść laurowy. No i... jak już Dawid tam grzebał u tego Allegrowicza, to po prostu znalazł u niego i zamówiliśmy dosłownie, zobaczycie zaraz to, co wam zaraz pokażę, więc krótka historia tej paczki jest taka, że Dawid po prostu będzie robił zielnik, a co jest najlepsze w tym wszystkim, słuchajcie, że Dawid jest bardzo dobry w te klocki. Wiecie, że u mnie zioła, ja już próbowałam, no pamiętacie moje przygody, no nie, nie wiem, dwie lewe ręce, dwie lewe nogi, no po prostu, no nie, no choćbym się chciała, za przeproszeniem, zesrać, to mi nie wychodzi. No nie wychodzi mi to. I Dawid 4 lata temu, słuchajcie, 4 lata temu, wszyscy się śmieją do tej pory z tego, wykopał sobie taki grajdołek
wręcz taki mini basenik zrobił i tam zasiał, słuchajcie, natkę pietruszki i koperek. I od kilku lat ani my, ani nasza teściowa nawet, no ni cholery koper nam nie idzie. No nie wiem, co się dzieje, po prostu nie idzie. I w tym grajdołku, słuchajcie, czwarty rok z rzędu, właśnie ta pietruszka, którą widzicie, ona cały czas rośnie. Wiosna, lato, jesień, zima, ona cały czas wzbija. I ja calutki rok, przez 4 lata, mam pietruszkę mrożoną. Cały czas. Naprawdę. I naprawdę do dnia dzisiejszego się śmiejemy, bo to no taki mini basen jest, nie? I Dawid to też zrobił tak na odpierdziel, ale wszystkim mówił, mi się teraz uda, wiecie, i tak dalej. Naprawdę mu się udało. 4 lata z rzędu jest pietrucha. Koper nie, ale to tak. Więc słuchajcie, będziemy też sadzić i tak dalej, więc zaraz myślę, że wszystko sobie zapakuję. No i niestety duża część tych rzeczy jest po prostu zapakowana w bardzo ogromną ilość plastiku i folii. No czego nikt nie wiedział, jak zamawialiśmy. Ale wszystko przyjechało takie zimne, dobrze zabezpieczone, nic nie jest uszkodzone. Ceny są też normalne, to nie chodzi o to, że ceny są jakieś nadzwyczajne, tylko po prostu przy okazji, jak już Dawid zamówił ten majeranek z tym liściem, to po prostu zamówił parę rzeczy i zobaczycie, wcale nie ma tego dużo, to tylko tak wygląda. A pomidor malinowy, już teraz coraz lepsze te pomidorki są, także już Wam pokazuję, co tutaj jest. A jednej rzeczy na pewno nie tknę, na pewno nie. Proszę, tu jeszcze ujęcie z góry na panów, zaraz im tutaj znajdziemy doniczki i oni gdzieś tu będą ładnie siedzieli na okienku. I to, właśnie to, tego na pewno nie tknę. Dawid znowu habanero, więc to nie jest dla mnie. Tu są te fajne grzybki, bo w końcu mi przyszła ochota na jakiś makaron azjatycki, taki ryżowy, więc na dniach zużyjemy. Jak widzicie, parę pomidorków, jakby ktoś coś, słuchajcie, to pamiętajcie, że ja się nie pierdzielę i czosnkiem was, czosnkiem po prostu. Tu takie papryczki i słuchajcie, jeszcze tylko i wyłącznie sok z kapusty. Bo mam ochotę zrobić na tym biały barszcz i seler naciowy, który jest bardzo zdrowy i ja bardzo lubię i bardzo rzadko jem. Takie to dziwne, ale prawdziwe. Cyk, 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 cyk. I słuchajcie, ta donica zawsze było moim marzeniem, aby to wisiało sobie na oknie, słuchajcie, kuchennym, ale moje okno kuchenne niestety jest takie, że rano tylko jest troszeczkę słonka, a jeżeli chodzi o ziółka takie kuchenne, no to one wymagają zawsze więcej słoneczka, więc dlatego ono wisi tutaj i jest, słuchajcie, majeranek i liść laurowy. I tymże oto optymistycznym akcentem żegnam się z Wami, proszę o kciuka do góry, widzimy się jutro. Do zobaczenia, cześć! O, ale widać, nie? Widać, widać, widać.